dzisiaj kolejna historia Kazika. Jedna z jego przygód nazywa się List z nad Nilu. Dotarłem do Egiptu, kraju wielkich piramid, tajemniczego Sfinksa i potężnej rzeki Nil. Jej wody dają życie całej tej krainie, nawadniają pola, gaszą pragnienie ludzi i zwierząt, a i ja nieraz piłem prosto z rzeki, gdy zmęczony wędrówką zatrzymywałem się nad jej brzegiem. Spotkała mnie dziś nieprzyjemna przygoda, a właściwie dwie. Zbliżał się wieczór. Rozglądałem się za miejscem na rozbicie namiotu, gdy poczułem uderzenie w plecy. Odwróciłem się i ujrzałem, że miejscowy złodziejaszek, myśląc pewnie, że wiozę w bagażu nie wiadomo jakie skarby, wymachuje kijem. – Ty bandyto! – krzyknąłem i sięgnąłem po pompkę do roweru, by bronić się przed kolejnymi ciosami. Złodziej pomyślał chyba, że wyciągam jakąś groźną broń, bo uciekł przestraszony i na szczęście więcej się nie pokazał. Zmęczony dowlokłem się nad rzekę i rozbiłem obóz. Wyciągnąłem z torby jajka, ananasy, banany oraz kozie mleko. Usmażyłem omlet, po czym ustawiłem nad ogromnym garnkiem z mlekiem i korzystając z wolnej chwili zabrałem się do naprawy dziurawej opony w rowerze. Załatałem dziurę i napompowałem koło. Już chciałem schować pompkę, gdy ujrzałem, jak zza namiotu czmycha burę kocisko. Spojrzałem na patelnię, na której jeszcze przed chwilą czekał na mnie pyszny omlet. Już go tam nie było. Miejscowy kocur skorzystał z okazji i spałaszował moją kolację. – Ty złodziejaszku! – krzyknąłem i pogroziłem pompką, która już drugi raz tego dnia okazała się dobrym straszakiem na takich gagatków. Kot przystanął. Oblizał się, przez chwilę przyglądał się bezczelnie, machnął ogonem i czmychnął na dobre. Niestety, znikł także mój omlet. Siedziałem przed namiotem, posiliłem się mlekiem i owocami, po czym zabrałem do pisania listów do rodziny. Wysoko nad moją głową wędrowne ptaki zaklekotały donośnie. Zadarłem głowę i ujrzałem klucz bocianów, które tą właśnie trasą wracają wiosną do Europy. Pomyślałem, że szybciej niż moje listy dotrą do Polski. Halo, boćki! Wydarłem się na całe gardło. Boćki, kochane! Bardzo proszę, gdy dolecicie do Polski, pozdrówcie ode mnie Marysię i dzieciaki. Koniec. Fajna historia? A o czym ta historia była? O Kaziku. O Kaziku. I co to Kazikowi się przydarzyło tym razem? Kazikowi się przydarzyło, no bo poczuł uderzenie. No. Patykiem. Jakimś kijem strasznym. I się okazało, że kto go uderzył? Bandyta. Bandyta. A przestraszył Kazik tego bandytę, czy nie? Tak. Tak? Po pompkę od roweru. No patrz. Bo Kazik po Afryce czym jeździ? Rowerem. Rowerem. A co jeszcze tutaj, kto do niego przyszedł? Co jeszcze go spotkało? Kot. Kot. I co mu zabrał? Omleta. Fajnie, co? Dobrze, że my kota nie mamy, by nam omlety zjadał, co? No, dziękuję ci, synku. Dziękuję bardzo.